Niezmienniki rzutowania równoległego. Zajmiemy się niezmiennikami, które będą miały zastosowanie w rzucie równoległym, czyli rzucie, który można by przyrównać do cienia, jaki uzyskujemy w wyniku promieni słonecznych. Niezmiennik pierwszy o zachowaniu współliniowości. Mówi o tym, że rzutem równoległym prostej w położeniu ogólnym względem aparatu rzutowania R na rzutnie pi i kierunku k nieskończoność jest proste. Przy czym to ten symbol k nieskończoność oznacza punkt niewłaściwy. No, można powiedzieć, że jest to naturalny niezmiennik, który jest dla nas oczywisty. No bo niby z jakiego powodu rzutem prostej miałaby być jakaś inna krzywa. Kolejnym niezmiennikiem jest niezmiennik o zachowaniu przynależności. Rzut równoległy punktu leżącego na prostej leży na rzucie równoległym tej prostej. Też raczej niezmiennik oczywisty, no bo skoro wszystkie punkty tworzą prostą, to nic dziwnego, że dany punkt prostej leży na tej prostej, a jego rzut leży na rzucie tej prostej. Kolejny niezmiennik o zachowaniu równoległości. Rzutem równoległym prostych równoległych, nie przechodzących przez punkt niewłaściwy k, są proste równoległe. To zastrzeżenie, że nie przechodzących przez punkt niewłaściwy, jest po to, aby wyeliminować rzutowanie prostej do punktu, bo wówczas, gdy prosta jest równoległa do kierunku rzutowania, no to rzutuje się do punktu. Czyli też to właściwie można powiedzieć, że jest to niezmiennik, który jest dla nas oczywisty, no bo jeżeli dwie proste są w rzeczywistości równoległe, to również ich rzuty są równoległe. O zachowaniu stosunku odcinków równoległych. Dla każdej pary odcinków równoległych stosunek ich długości jest równy stosunkowi długości ich rzutów. No jest to właściwie wynik poprzednich niezmienników, no bo skoro zachowuje się równoległość w rzucie równoległym, no to raczej oczywiste jest to, że stosunek tych odcinków, jeżeli są równoległe, no to też będzie zachowany. Kolejny niezmiennik o zachowaniu stosunku podziału, czyli dla każdej prostej przestrzeni, nie przechodzącej przez punkt niewłaściwy i dla każdej trójki różnych punktów ABC na tej prostej oraz trójki ich rzutów równoległych A', B', C', zachodzi równość, że stosunek AC do BC jest taki sam jak stosunek rzutu AC, czyli A'C' do B'C'. O zachowaniu długości odcinków równoległych do rzutni. I to jest dość istotny niezmiennik, który mówi nam o tym, że długość rzutu równoległego każdego odcinka równoległego do rzutni jest równa długości tego odcinka. Już stąd wynika pewna wskazówka do tego, że jeżeli będziemy chcieli robić jakieś związki miarowe, wyznaczać długości, mierzyć długości, to powinniśmy to robić na rzutniach, które są równoległe do obiektów. Kolejny. O zachowaniu miary kąta obu ramion równoległych do rzutni. Czyli rzutem równoległym kąta obu ramion równoległych do rzutni jest kąt o tej samej mierze. Czyli to też wynika z tych poprzednich, że jeżeli mieliśmy przy równoległości odcinków zachowane długości, no to naturalnym chyba jest to, że również będzie zachowany kąt między tymi odcinkami. Podkreślam, że tylko wtedy, gdy są to ramiona równoległe do rzutni. No i ostatni niezmiennik o zachowaniu związków miarowych płaszczyzny równoległych do rzutni. To właściwie jest złożenie tych poprzednich dwóch. Tak? No bo jeżeli zachowuje się kąt i zachowuje się długość, no to nic dziwnego, że jeżeli zamkniemy to na przykład do trójkąta, czyli do płaszczyzny, to będą zachowane wszelkie związki miarowe, czyli i długości, i kąty, czyli cała figura płaska.
Czyli brzmi on w ten sposób. Dla każdej figury płaskiej F, leżącej w płaszczyźnie równoległej do rzutni, jej rzut jest figurą przystającą do F. Przejdziemy teraz do praktycznego zastosowania niezmienników. Otóż mamy dane trzy kolejne rzuty A', B', C, trzech kolejnych wierzchołków sześciokąta foremnego A, B, C, D, E, F. Wyznaczyć rzuty pozostałych wierzchołków. Dla przypomnienia, jakie są zależności w sześciokącie foremnym, narysujmy sobie taki sześciokąt foremny i zwróćmy uwagę, że dla naszych kolejnych wierzchołków A, B, C, tak, mamy te dwa boki sześciokąta, ale w rzeczywistym sześciokącie możemy zauważyć, że przekątna A jest równoległa do BC, przekątna C jest równoległa do AB, przecinają się w środku, dzielą się na połowę i z wierzchołka B wychodzi przekątna B, która przechodzi przez środek tego sześciokąta foremnego. Czyli możemy sobie wykonać pierwszy krok. Mianowicie, mając wierzchołek A i bok BC, tak, A' i B', C', z wierzchołka A rysujemy równolegle do BC, do B', C', przekątną A'. Co możemy zapisać sobie w takim w formie notatki, jaką żeśmy operację wykonali, w ten sposób, że A równolegle do BC. Kolejny krok. Z C kreślimy przekątną C, która jest równoległa do AB. I tu mamy zapis, jaki krok żeśmy wykonali. Teraz w miejscu przecięcia się przekątnych jest środek tego sześciokąta. Czyli część wspólna A i C, czyli przecięcie, to jest środek sześciokąta. Z własności przekątnej, że przekątna dzieli się na połowę, możemy wykreślić wierzchołek F, czyli mamy już F'. W związku z tym możemy wykreślić AF, bo AF, czyli A'F, równolegle do AF jest CD, czyli z wierzchołka C możemy wykreślić bok CD. Kolejne elementy były wykreślone następująco. Jak mieliśmy już CD, AF, no to teraz wierzchołek E może być wykreślony albo z równoległości, że FE jest równoległe do BC i DE jest równoległe do AB, jak również jakbyśmy poprowadzili przekątną B z wierzchołka B przez S, to w odległości takiej samej jak BS jest SE.